Siema, ja jestem Trzeci i witam was w kolejnym odcinku z Brawl Stars na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku odbiorę sobie nagrody w karnecie zadymiarskim w sezonie SpongeBob od poziomu 26 do poziomu 50. Ale oczywiście zanim to, to na samym starcie zostawcie suba z dzwonkiem oraz łapkę w górę pod tym filmem oraz napiszcie w komentarzu karnet, a ja przypnę wam serduszko. A więc ja myślę, że nie ma co przedłużać, no i przechodzę sobie właśnie do karnetu zadymiarskiego. No i zanim oczywiście zacznę sobie te nagrody odbierać, no to pokażę wam, że rzeczywiście te wszystkie poziomy mam tutaj wbite, więc właśnie od 26 tego poziomu będę sobie te wszystkie nagrody odbierał aż do poziomu właśnie 50, czyli właśnie do poziomu, który mamy, słuchajcie, tutaj. Mamy tutaj do odebrania oczywiście różne fajne nagrody, między innymi właśnie na przykład za 50 poziom legendarnego Stardropa. No i słuchajcie, ogólnie jak widzicie, ja mam też kupiony karnet zadymiarski plus, także no najdroższą wersję karneta zadymiarskiego, która też oczywiście zawiera w sobie najwięcej nagród, także będę tutaj odbierał tych nagród najwięcej jak tylko się da, a więc myślę, że nie ma co przedłużać, no i lecimy sobie oczywiście po kolei. A więc oczywiście na początku mamy tutaj kredyty, które wędrują do światowej sławy i w tym momencie, słuchajcie, od razu mamy nawet odblokowaną księżycową sławę, także bardzo fajnie, zaczynamy tutaj naprawdę z czymś bardzo fajnym. W tym momencie mam też taką nową kartę bitewną, więc okej, klikam sobie dalej i oczywiście odbieramy sobie kredyty, które właśnie wędrują teraz do księżycowej sławy, także bardzo fajnie, lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Teraz 100 błyskotek, mamy również tutaj Stardropa, uwaga, bardzo rzadki i bardzo rzadki zostaje i mamy tutaj 200 po 2 czy PD. Lecimy sobie oczywiście dalej, a dalej gemy. 10 gemów, po raz kolejny 10 gemów, no i jeszcze po raz kolejny 10 gemów. Także łącznie 30 gemów teraz odebrałem i mamy tutaj również taką oto emotkę, więc okej, tak ta emotka właśnie wygląda. I pora na kolejnego Stardropa. No i zobaczmy, jaki to będzie Stardrop. Wcześniej mieliśmy bardzo rzadkiego i teraz też mamy bardzo rzadkiego, ale zobaczmy, czy będzie on lepszym Stardropem. Uwaga, no nie, też jest to bardzo rzadki Stardrop i mamy tutaj tym razem co? Mamy tym razem coś innego, ponieważ mamy tutaj punkty mocy dla dowolnego zadymiarza 50. A więc oczywiście klikam dalej, odbieram sobie kolejną nagrodę, no a tą kolejną nagrodą jest 1000 monet. No i dalej mamy właśnie też po raz kolejny 1000 monet właśnie, no i mamy również tutaj po raz kolejny 100 błyskotek, także kolejne błyskotki odebrane, pora również na kolejnego Stardropa, no i zobaczmy, bardzo rzadki Stardrop to jest, ok, więc kolejny bardzo rzadki Stardrop i zobaczmy, co będzie tutaj właśnie w nim tym razem. No i teraz mamy monety, 100 monet, no i mamy również 100 kredytów, oczywiście do księżycowej sławy, którą oczywiście udało mi się w dzisiejszym odcinku wcześniej właśnie odblokować. No i oczywiście w tym momencie pora na kolejne kredyty do właśnie tej księżycowej sławy, no i pora również na kolejną emotkę. Tak ta emotka wygląda, więc kolejna emotka odebrana, no i pora też właśnie na kolejnego Stardropa, który będzie bardzo rzadkim Stardropem, a może nawet lepszym, tak jest, mamy nawet lepszego Stardropa niż bardzo rzadkiego, epicki, i uwaga, czy on się jeszcze ulepszy? No nie, nie ulepszył się, ale jest to na pewno, no do tej pory ewidentnie najlepszy Stardrop, także zobaczmy, co w nim będzie. I uwaga, mamy tutaj kredyty, 100 kredytów po raz kolejny, które właśnie wędrują sobie znowu do księżycowej sławy. Ja oczywiście odbieram sobie teraz kolejne monety, 1000 monet, jeszcze kolejny 1000 monet, no i również odbieram po raz kolejny 100 błyskotek. No i pora oczywiście na kolejnego Stardropa również i będzie to teraz niestety rzadki Stardrop, także no na razie jest to najgorszy Stardrop do tej pory i mamy w nim 50 monet. Mamy również tutaj właśnie po raz kolejny 100 kredytów, no i jeszcze po raz kolejny 100 kredytów, także ogólnie tutaj całkiem sporo tych kredytów w sumie łącznie. Lecimy sobie dalej z odebraniem kolejnej nagrody i tą kolejną nagrodą jest taka oto emotka, jak widzicie. No i oczywiście odbieramy sobie również kolejnego Stardropa. Bardzo rzadki jest to Stardrop i zobaczmy, taki już zostaje, więc okej. Zobaczmy więc, co w nim będzie i mamy w nim monety. 100 monet, tak dokładniej. No i mamy tutaj również teraz gemy po raz kolejny, 10 gemów właśnie. No i jeszcze po raz kolejny 10 gemów. No i jeszcze po raz kolejny 10 gemów. Także łącznie po raz kolejny odebrałem 30 gemów. No a teraz odbieram sobie również po raz kolejny 100 błyskotek. No i oczywiście pora też na kolejnego Stardropa, który będzie, uwaga, bardzo rzadkim, tak jest, bardzo rzadkim Stardropem. No i zobaczmy właśnie, co z tego Stardropa tutaj wypadnie. I uwaga, wypadnie nam tutaj 50 punktów mocy dla dowolnego zadymiarza. Także okej, lecimy sobie z kolejną nagrodą, 1000 monet i jeszcze raz 1000 monet. No i pora również na kolejną
emotkę, która właśnie wygląda w następujący sposób. Więc okej, kolejna emotka odebrana. Lecimy sobie również z kolejnym star dropem i uwaga, zobaczmy, niestety jest to teraz rzadki star drop, także tutaj raczej niczego ciekawego no nie będziemy mieli. No i mamy tutaj 50 monet, także no lecimy sobie dalej i pora na kolejne gemy, także bardzo fajnie. Również pora na jeszcze kolejne gemy, no i jeszcze pora na kolejne gemy, także tutaj teraz 3 razy po 10 gemów odebrałem sobie właśnie znowu, także okej. Odbieram oczywiście również teraz 100 błyskotek, także kolejne błyskotki odebrane, klikam sobie dalej, no i pora na kolejnego star dropa. I uwaga, zobaczmy, rzadki star drop zostaje, no i mamy tutaj w tym star dropie 50 monet. Mamy tutaj również teraz kolejne monety, ale w dużo większej ilości, ponieważ jest to 1000 monet. Teraz mamy nawet jeszcze więcej monet niż 1000, ponieważ 1500. No i pora na jeszcze 1000 monet. Także okej, teraz oczywiście odbieram sobie ikonę gracza, która wygląda właśnie w taki oto sposób. A więc oczywiście klikam dalej, bo to jeszcze nie jest koniec. Teraz pora na kolejnego star dropa, bardzo rzadki i uwaga, bardzo rzadki zostaje. No i zobaczmy, co w nim będzie i mamy w nim kolejne monety. Tak dokładnie jest to 100 monet, a ja oczywiście lecę sobie z kolejną nagrodą, którą jest 100, ale kredytów tym razem. No i również pora na jeszcze kolejne 100 kredytów. No i słuchajcie, w tym momencie pora na coś bardzo fajnego, a mianowicie na skina. I jest, jak widzicie, skin do Mortisa i właśnie w tym momencie pierwszy skin w dzisiejszym odcinku został odblokowany i jest to różowy Skalmar Mortis, także bardzo fajnie. Lecimy sobie oczywiście dalej, do tego skina mamy również taką oto emotkę, tak ona właśnie wygląda. Klikam oczywiście dalej, odbieram sobie 100 błyskotek, również oczywiście otwieram sobie kolejnego startupa mitycznego. Uwaga, zobaczmy, mityczny zostaje, więc jest to do tej pory na pewno najlepszy startup, a oczywiście jeszcze przed nami na pewno będzie legendarny startup, także słuchajcie, no tutaj jeszcze będzie ciekawe. Zobaczmy, co będzie w tym startupie i uwaga, mamy tutaj teraz kredyty, 500 kredytów aż, także okej, oczywiście wędrują sobie one do księżycowej sławy, także naprawdę bardzo dużo tych kredytów w dzisiejszym odcinku tutaj sobie zdobywam. Oczywiście teraz odbieram sobie kolejne monety, 1000 monet, również jeszcze po raz kolejny 1000 monet, no i również po raz kolejny pora na odebranie właśnie skina do Mortisa, więc mamy tutaj kolejnego skina w dzisiejszym odcinku, jest to tym razem niebieski Skalmar Mortis. Klikam oczywiście dalej, bo do tego skina mamy również emotkę, która wygląda w taki sposób. No i pora na kolejne kredyty, jeszcze także kolejne 100 kredytów do księżycowej sławy i jeszcze kolejne 100 kredytów, także okej, kredyty odebrane. No i teraz pora, słuchajcie, na jeszcze kolejnego skina właśnie do Mortisa, więc kolejny skin już trzeci w dzisiejszym odcinku właśnie został przeze mnie odebrany, jest to Skalmar Mortis i jak widzicie, do tego skina mamy również emotkę, ale nie tylko emotkę, ponieważ mamy jeszcze do tego skina taką oto ikonę gracza. Ale oczywiście jeszcze nie kończymy, pora na odebranie teraz tytułu gracza i właśnie kolejny tytuł gracza na moim koncie już w tym momencie został przeze mnie odebrany i słuchajcie, teraz pora na ewidentnie najlepszego stardropa do tej pory w dzisiejszym odcinku i jest to teraz legendarny stardrop. Także zobaczmy, co w nim będzie, myślę, że nie ma co przedłużać, mam nadzieję po prostu, że tutaj będzie no jakiś fajny skin, na to słuchajcie, liczę przede wszystkim i uwaga, klikam i mamy tutaj co? No niestety nie jest to skin, ponieważ jest to, słuchajcie, Star Power do Draco, więc mogło być tutaj zdecydowanie lepiej, no ale mamy tutaj Star Power o nazwie Szatkowanie i mamy też jego opis. Smocze Solo przywraca teraz 2612 punktów życia po aktywacji. Także no klikam sobie oczywiście dalej i ogólnie jak dzisiaj tak naprawdę wszystkie te nagrody z karnetu demerskiego, które miałem odebrać w dzisiejszym odcinku, już odebrałem. No i ogólnie w dzisiejszym odcinku to już by było na tyle, także mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem oraz suba z dzwonkiem na moim kanale. No a w tym filmie to już by było właśnie na tyle, także trzymajcie się, no i cześć!